to jest specjalny mecz. Polska-Rosja. Powinniśmy mieć jakieś atrakcje. No ale jakie? No przecież no, nie mamy pieniędzy. No. No nie wiem, no. Rosyjska ruletka. Nie wiem, coś z nagrodami. No to coś zorganizuj, coś wymyśl. Ale niech przyjdą, po prostu zobaczą mecz. I już, no ja muszę jechać. Wracam jutro wieczorem. Tylko błagam cię, pilnuj tego interesu. No. Rosyjska ruletka to chyba lepiej nie. Pa. Kolejny wygrany mecz z rzędu. Jeszcze kilka takich meczy i zbankrutuje. No malutka, wiesz co robić. Widzę, że nasz kucharz ma kurę znoszącą złote jaja. To nie tak, jak myślisz. A to nie jest tak, że ty obstawiasz, ona wybiera, a ty zgarniasz całą kasę? Dobra jest? Wszystkie mecze z rzędu, bezbłędnie. Tak? Możemy wygraną dzielić na puch. A co ty taki samolubny jesteś, Rysiu? Z tego może być większy biznes. Zapraszamy jutro, zapraszamy. Genialna kurka Paulina wytypuje wynik meczu Polska-Rosja. Zapraszamy, przyprowadźcie znajomych. Zapraszamy. Wiesz, co zrobiłeś? Ta genialna ośmiornica z Niemiec miała po mistrzostwach więcej wrogów niż Bin Laden. To jest ta magiczna kurka. Tak, zapraszamy jutro, będzie show. Show to będzie, jak ta ptica się pomyli i nie wybierze Rosji. No to teraz twój obowiązek. Dbaj o nią. Co, Paulina? Damy radę, nie? Damy radę? To jest najfajniejszy? No. Co Alex robi z kurą żywą na parkingu? Co случилось? Nie znają. I także odpowiedź na pytanie dla selekcjonera. Tych pytań jest niewiele. W zasadzie ta jedenastka jest no niemal wykrystalizowana. Wiadomo, kto w bramce... Stary, wiesz, a ja zawsze kochałem tę Holandię. Hulit, Bergkamp, Rijkaard, Van Basten, Van Persie, Kaka. Znaczy, Kaka to nie. Ale zawsze będę kibicował Holandii. A ja też mam słabość do niej, wiesz? Holandia to... Tam jest spokój, nie? Tam jest luz. Ty, a pamiętasz te nasze wypady do Holandii? Ale było ekstra. No, znaczy, ja no, tak do końca nie pamiętam, co nam się działo. No, tyle tylko, że byłem szczęśliwy, nie? A ty? Ty wtedy kręciłeś z tą grubą iską, co? A stary, a ja wolny jak ptak. W ogóle już. Lot. Dobra, weź, bo to stare dzieje były, lepiej nie gadaj o tym. O, wolenterki, patrz. Ale nie takie pamiętam. Dziękuję, takie mamy już. Gdzie pojemniki do... A są! Nie, zatknij! Ja? No nie, to jest szkło, czyste szkło. Ja sam je tu zutylizuję. Elektrośmierć to śmierć. Mój radiku. Ja takiego szukałam. On odbiera mecze z Ukrainy. Ty wyrzucił? Ja nie wyrzucił. A kto? Alex, to w repra unijnemu. No i mnie to się podoba i bardzo dobrze. A co? A tyle lat nam mężczyźni nas odsegregowali, teraz niech sobie dalej sami sobie regulują. Szkodzenie środowisku to przestępstwo. Sonia, przepraszam cię, bo tam panowie wysło im, nalej piwo. Szefie, sam im nalej, a ty pele bluzę dawaj. Dawaj, dawaj. Spotkamy się na procesie w Strasburgu. Ale, no, ale nie strasz Strasburg. Do widzenia, bardzo dziękuję. Ja też bardzo dziękuję. Ja sobie obejrzę mecz z dziewczynami w bardziej ekologicznych warunkach. Dziękuję. Co to jest w ogóle? No, to jest powariowały baby. Weź daj właśnie mecz. Jest za co ich chwalić. Zachowują czyste konto. Nie tylko zasługa naszego bramkarza, ale gry... O, Holendrzy są. Chodźcie, chodźcie! Nie bójcie się, wasze dziewczyny pojechały do tego trybunału w Strasburgu. Macie, pijcie, nie wydamy was. Tu jesteście bezpieczni, nikt się nie wtrąca, wolność i pokój. Szanowanie. Witam, panie Henryku. Kawusie, poproszę.
Bardzo proszę, panie profesorze, dzisiaj Włochy, Chorwacja. No jeszcze doktorze, mamusia nawet ze mną się tak droczy, czy dożyje, prawda? No, dzisiaj emocjonujący mecz, prawda? W końcu spotykają się sąsiedzi przez miedzę, Mare Adriatyko i Jadrańską Morę. Ambicje buzują w obu reprezentacjach. Sąsiedzi, nie sąsiedzi. I o jakich pan ambicjach mówi? Wszystkie te południowce siebie warte. I wiadomo, o co chodzi. Fryzjer, skuter, pizza i siesta. Operuje pan stereotypem, więc trudno z tym polemizować. Gdybym chciał jednak przekuć otwierającą pańską wypowiedź, to powiedziałbym raczej, że Adriatyk rzeczywiście bardziej łączy Półwysep Apeński z Bałkanami, aniżeli dzieli. Aczkolwiek występują pewne różnice kulturowe, powiedzmy. Tak, powiedzmy to, powiedzmy tamto. Mówisz, to on nie potrafi. O tak, popić winka, popatrzeć morze i to trzecie. I nawijka non-stop. A potem mają kryzys. I my na to musimy wszystko harować, tak? No, to już jest zwykły populizm, naprawdę. Chociaż rzeczywiście po drugiej stronie Alp ludzie są bardziej spontanicznie otwarci i operują innym systemem wartości. No nieco. Pomada, maniana i bunga, bunga. No, ale mówimy o Imperium Rzymskim, jego prowincjach. To jest kolebka naszej cywilizacji, no warto się chyba nad tym pochylić, tak? A ja bym się tak za bardzo nie pochylał. Albo wiesz pan, bunga, bunga. I panowie, może byśmy jednak wrócili do meczu. Tonie pan w stereotypach, takie to smutne. Naprawdę nie wie pan, ile pan traci. Oj, wiem. Jak mnie za komunę ichni celnik z kożuchów wytrzepał, do małego Fiata byłem stratny. Proszę pana, my tutaj rozmawiamy o emocjach sportowych, o Imperium Rzymskim, a pan tutaj o kasie, no. No właśnie, a tu gadu gadu, a tu lot za pasem. Podsumowując jednak, myślę, że pewne dyskrepancje istnieją. O, istnieją, proszę pana. Jak raz mnie podkusiło, żeby tych ich frykasów posmakować, i takiej dyskrepancji dostałem, że przez pół turnusu z kibla nie wyszło. Panie Henryku, a dokąd to teraz, tak? A pozwiedzać indywidualnie, bez mapy, prawda, tak, no. Arrivederci, priatili. Wrócę z bagażem doświadczeń. Takiemu to dobrze, co? Ja tam nikomu nie zazdroszczę, mi to dobrze. O, a nie mówiłem? Bunga Travel. Fajne to. Cześć. Co tam, dzwoniłem wieczorem wczoraj, nie odbierałeś? A, to. Co, mieliście tam jedną z tych swoich romantycznych nocek, co? Jak tam było? Ty. Co jest? Co, pokłóciliście się? Piekłeś kiedyś z kimś francuskie bułeczki? Co ty gadasz do mnie? Na początku pieczesz te bułeczki i one wam tak smakują, że jesteś przekonany, że będziesz jadł z tym kimś do końca życia. I pieczecie, bucha w tym piekarniku. I nagle później nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo kiedy, temperatura nieznacznie w piekarniku spada. I te bułeczki już nie są takie smakowite, takie wypieczone, takie chrupiące. I zaczynasz się bać, że może ona pójdzie sobie do jakiejś innej piekarni. Może sobie znajdzie jakiegoś innego piekarza. Co? Już zgłodniałem. Kto to jest? Piekarz. No. Niezłe ciacho. Szefie, zagramy w piłkarzyki. To dobre na te francuskie bułeczki. Francja gra z Ukrainą od dawna i boję się, że Ukrainie znudziło się wspólne pieczenie. Tak, znaczy granie. Dlatego powinna jej przypomnieć, jak ekscytujące były pierwsze mecze i popracować nad taktyką. Zamiast od razu uderzać na bramkę, niech tym razem spokojnie, powolutku rozgrywa piłeczko. Woli buduje przewagę, niech się delektuje grą, jak podczas ich pierwszego meczu. Najpierw niech się troszeczkę wycofa, pozwoli Ukrainie zająć swoją połowę, kilka uników i poprze przez całą szerokość boiska. Pięknie, Francja droczy się z Ukrainą, droczy się. I dopiero kiedy Ukraina jest już naprawdę rozgrzana, Francja przyspiesza ofensywę, narzuca się przy tempo. Specjalne, zdecydowane podania. Wszystko, centra, strzał, gol! Wszystko, centra, strzał. I gol. Gdzie Maryś? Nie wiem. Tam nie. Life is perfect. Yes! Dzięki, Sonia! We
No, a dzisiaj gramy z Czechami. Ciekawe, czy jacyś Czesi wpadną. Nie sądzę. Proszę pana, dzisiaj całe Czechy siedzą we Wrocławiu. I bardzo dobrze, że nie wpadną. A dlaczego, że dobrze? O, proszę pana, to pan ich jeszcze nie znasz. Proszę pana, to jest straszny naród. Oni są jacyś tacy pokrętni, dwulicowi. Za każdym razem udają kogoś innego. No to jakieś stereotypy chyba jednak pan opowiada. Ale to prawda. Proszę pana, czy Czesi mają dostęp do morza? Nie mają. A no właśnie, nie mają. A jak się spotkają i się witają, to co mówią? Ahoj! Że to niby takie wilki morskie, tak? I czy to nie jest pokrętne? I jeszcze drugi przykład panu dam. Oni ciągle piją rum, jak jacyś piraci. No, proszę pana, oni są mali, grubi, słabowici i strachliwi. Aha, jeszcze. Ktoś powinien im wreszcie to tak przywalić, wie pan? Prosto w oczy. To będzie pan miał dzisiaj szansę, może pan im to powiedzieć. A oczywiście, że im mógłbym powiedzieć, ale im nie powiem, bo ich tutaj nie będzie. No tak. No właśnie wydaje mi się, że chyba nawet jacyś wchodzą. Ahoj! Ahoj! Ahoj, 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 Česko, do toho, Česko, do toho, Česko. Powie im pan to teraz? Z drugiej strony, proszę pana, Czesi to śmiejące się bestie. Zna pan to powiedzenie? Takaś drużyna koszykarzy z Ostrawy, sporo piwa pójdzie. Tchórz pana obleciał. Ja tchórz, ja tchórz, jeszcze zobaczymy. Posłuchaj, chcę ci coś powiedzieć. Ano? No ale wstań, jak do ciebie mówię. A wu co ty? Ahoj, stary, ahoj! Polsko, czesko, ahoj! To nie dlatego, że się przestraszyłem. Nie, ale gdy tak mu spojrzałem głęboko w oczy, tak pomyślałem sobie, że ta bidula nie ma dostępu do morza, no to sam pan rozumie. No, żal! Polsko! Czesko! Polsko! Czesko!